Siema, siema, z tej strony This Big Bad Dice. Gramy w Diablo 4, gramy na PS5, gramy piąty sezon, gramy nową postacią, gramy barbarzyńcą, którego właśnie kończę robić. Jak widzicie, przystanek się nazywa Gruby Addix i będziemy lecieć z tym koksem. Rozpocznij grę. Sfera sezonowa, tak, ta nas interesuje. Druga ranga, od razu skakujemy. Będziemy turbo levelować. Zobaczymy, co z tego turbo levelingu będzie. Będzie jakieś intro fajne? Nie, od razu w teren. I w ogóle nie zaczęliśmy w ten... Calderum, tylko tutaj. Hej, ja! Ach, podróżniku, jak dobrze, że pytasz! Słyszałeś o trójcy? O tych szaleńcach, którzy chcą tu sprowadzić falę piekła? Złapaliśmy kilku. Ukrywali się wśród nas. Podróżnik? Klnę się do... Zbawienie. Nie w mieście. Dużo osób nowych. A ja nie miałem grać online, bo przecież gram bez Season Passa. Widzę innych graczy. Czekaj. O, już od razu 10 poziomem? Chciałem w ogóle Season aktywny. Mam. Znaczy premium od razu. A nie przeskakuje 10 poziomów na start? O, myślałem, że przeskakuje. Moja matka zwykła powtarzać te słowa. Przynosiły naszej rodzinie nadzieję, zanim zmarła. Wielu z nas się pogubiło, ale ci, którzy ją pamiętają, modlą się o nową nadzieję. Nasz dom leży na południowy zachód od miasta. Zapraszam na wieczerze. Zapalimy dla ciebie świecę. A, bo ja mam z tego, z eksploracji, tak? Nie wiem, które skille są jeszcze spoko. Trama prowieczna zawsze jest spoko. Możemy tak zacząć. A, mam to, trzeba ustawić. Josipickiego. W końcu mam pierwszy poziom, więc już trzeba od razu ten... jakoś się prezentować, no nie? Wiecie, powiem wam, że czekałem na ten nowy sezon Diablo. Podobał mi się poprzedni bardzo, tak? Fajnie pozmieniali wszystko i naprawdę spoko było, tak? Więc... O, zwierzaczka może ustawić. Grób, bo każdy chce mieć ładny grób, tak? A to nie tutaj się ustawiało. To u tego. Koniuszego się robiło. Jakąś wojskowo-wojenną bestię. No nie dość wojskowy jest. Ale jak, może jakiś pancerz kozacki da? Kota można będzie mieć później. Mało barbarzyńskie to jest stroje. Może ten? Dobra. Nie grałem wcześniej barbarzyńcą, to mówię pierwsze przejście nim.
Gdzie ten jego domek? Rzeczywiście będzie power leveling. Ten dom. Dungeonie on mieszka. Potrzebuję. Jakoś tak bez szału to kręcenie się jest. O, co jest? Co się stało? Uczuł się. O, wróciło. Wymaga dowolnej broni z mojego arsenału. O, już mam tutaj, tak? Okrzyk, okrzyk. Weźmy szarże. No jest dom. Nie mam dość formy. A, jest, dobra. Sekciarze. Ty? Rozniecić ogień! To podróżnik! Zachowajcie spokój! Spokój! Podróżnik jest naszym gościem! Czym? Czym? Gościem! Nie znasz tego słowa? Jesteśmy trójcą matki. Tym, co z niej zostało. Większość naszych braci porzuciło matkę. To oni sprowadzili piekło na ten świat. Wiem, ile krwi wzajemnie przelaliśmy. Ale fale piekła wzbierają. Zgodnie z możemy ci powiedzieć, jak odnaleźć trójcę. Jak zniszczyć jej demony. Błogosławieństwo. Mogę wybrać, co jeżeli odmówię. Na początek posmakujesz mocy matki, twego dziedzictwa. No pewnie, dlaczego nie? Wystarczy zwyczajna ofiara. Nic nazbyt wyszukanego. Idź i przynieś mi wątrobę Kazra, byle dorodną. Każda moc wymaga ofiary. Bierzemy co niezbędne, by... Dość! Nie wszu ślad! Śmiało, podróżniku! Posiekaj go! Twoja moc czeka wewnątrz! Uszlagiste! O, dalej nic? Spróbuj zwiększyć! No i jest. Nikła
namiastka mocy obiecanej przez matkę. Korzystaj. To dar matki. Dar matki oczekuje na odebranie. Lecz ci, którzy przyjęli jej świętą krew, poczują, jak się w nich budzi. Gdzie ten dar? Tak, cóż, to jedyny dar, jaki ode mnie dostaniesz. Chcesz więcej? Musisz zasłużyć. Spójrz. O, jest. Co już? To się będzie rozwijać, jak będę używać, tak? Technika. O, jest. Teraz przepędzimy piekło sanktuarium, począwszy od tych heretyków z Trójcy. Zrobię wszystko, by poznać ich plany. A ty znasz... I pamiętaj, fale piekła wkrótce zaleją sanktuarium. Bierz się do pracy. Zbierz dary matki. Czas zapolować na elitki. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Poziom 40. 15, a który ja mam? 5. Mam mało furii. Dobra, pójdziemy na... O, tu coś jest. Istel. Czekaj, czy dam radę z nim. A nie, to NPC jest, nie. Może coś kupię sobie. Znaczy, co ja będę kupować? Pójdę na dungeon zaraz jakiś. Zobaczmy. Ten NPC do kupowania skarbów. Nie jestem jeszcze gotów. Dobra, co my tu mamy? Czarodziej. Druid. Water. Dobra, czegoś zacznijmy. Zastanawiam się, czy czarodziejką nie grać, ale... O! Nie mam dość furii. Ah!
Ale zdecydowanie się na barbarzyńcę. Bo wcześniej grałem tym, nekromantą, wiecie? I chciałem po prostu czymś zwarciu pobić się. Przypisując umiejętność do paska skrótów, możesz przypisać do niej broń. Nie wiem, dobra. Zgładź spękane dusze. Ale słabizna jest coś drobnie fajnego wreszcie. Co my tu mamy? Postawy generują więcej furii, to się przyda, ale na razie weźmy, zobaczmy co innego jest. Berserkowania. To? Berserkowanie? A, na dole. Jak się berserkowanie włącza? Pierwszą synergię odnalazłem. Szybkość ruchu zwiększona. A może? Nie, szarże wezmę. Szybkość ruchu. Dobra, lećmy dalej. Ah!
taka zwykła elitka, nic więcej. Ale same gówno mi wypada, masakra. Może trzeba było kupić w sklepiku jakiś sprzęt. No topór osiąga nowy poziom. Może jest coś z sezonu, zaraz zostaną jakieś przedmioty. Dobra, później poszukam. Gdzie te dusze spętane? Muszę czekać. Co my tu mamy? Śmiertelny cios. O, haczki. Dajcie mi coś ciekawego. Nie jestem jeszcze gotów. Gdzie ostatni? Tam pewnie, tutaj. Wreszcie niebieski przedmiot. Szaleństwo. O! Zaraz będę tak wygirowany. Jeszcze chwilę mi dajcie. Łapka? I co, trap? Nie. Młotem hołotę dostałem osiągnięcie. Potrzebujesz
potrzebuję na to czasu. Siewca nie musa, nawet dwóch naraz. Myślałem, że jakiś mieczyk mi wypadł. Znowu coś mi... No signal, wróć. A, jeszcze to trzeba zbierać, pamiętać. A zwykły miecz. Śmieszny młotek. Taka maczuga bardziej, albo pałka. Nie mam dość furii. No muszę przyznać, że nekromantą ciekawie mi się grało. Znaczy zobaczymy, jak jeszcze będzie. Miłuję na to czasu. Nie jestem jeszcze gotów. O! Wreszcie mi rozpieszczają. Miksturkę ulepszałem tak szybko? Ciężały jest ten strasznie barbarzyńca, taki... Czuję jego ciężar, wiecie? Nie wiem, czy to dobrze. Aż w sumie chciałem szybko postać, to mogłem grać łotrem na przykład, no nie? Hmm.
Włócznia dzika, dzika włócznia. Zaraz, chwila. Jeszcze jakieś... A, tam jest jeszcze jakieś miejsce. Potrzebuję... No i wolniutki ten nasz barbarzyńca jest. Wolniutki, taki bardzo wolniutki. Katedra Światłości nas porzuciła. Nasi ludzie głodują i cierpią. No, nie tu? Narażeni na ciągłe zagrożenia czające się na bagu. Kurde, ej, baga mam? Umarł mój brat. Zatruty po ukąszeniu jakiegoś węża. Każdy list i prośba pozostały bez ich odpowiedzi. Dałem im wszystko, ale teraz będą mieć tylko moją nienawiść. Co jest? Wiem, że po mnie przyjdą. No i dobrze. Będziemy czekać na nich z armią żywych i umarłych. Gdzieś nie zebrałem many po wrogu? Potrzebuję więcej czasu. Dziwne. Może Koddam to się zda, czy nie? Zobaczymy. Więcej czasu. Nie. Potrzebuję więcej czasu. No to sprawdziłem cały poziom i nie ma. Ładnie, tylko to zacząłem już od razu bug. Brak słów. O, tu jeszcze są coś wrogowie, ale... Nic co szukam. Nie ma go, nie ma też kropek fioletowych. Kiedyś miałem wcześniej parę razy. Mogliby to ogarnąć już. Ale jaja. Potrzebuję na to czasu. Może tu się gdzieś kręci, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy chce mi się przeszukiwać, czy po prostu zacząć od nowa inny dungeon. Chyba tak zrobimy.
co ja mogę, powiedzcie, co ja mogę? Proszę, proszę. Ach, cuchniesz siarką. Ach, posiadłeś. Twój sprzęt wygląda na zużyty. Mogę go naprawić. Rozmowę to na czynniki pierwsze. Kuźnia jest gotowa na wszystko, czego ci trzeba. O, zastrzykarze nie mogą lepszyć miksturki, bo nie wiem, czy składników. No, tych nie szukałem za bardzo. Który eliksiry, namary. O, wiązka ziół. Szukaj teraz tych głupich ziół. Tu to mam nieodkryte. Zdecydowanie. Ty boja. O, dostałem. Dobrze. Zróbmy drugie podejście. Potrzebuję. Nie lubię tego. Mogliby już nauczyć te konie zaskakiwać. Zamknięte. Muszę klucze kupić. O, znowu? Szkoda, że to berserkowanie nie stakuje się, no nie? I nie mogę paru na przykład zbierać, żeby wydłużać sobie, tylko jak wbija nowe, to od razu się resetuje, no nie? Od nowa licznik po prostu idzie, a nie dodaje się do tego, co zostało. To już koniec. No, dobra. Gites.
Pułapka? Nie. Szkieletowe konstrukty, te raczej się nie zbagują. Ale już nie muszę zabijać wszystkich. Dobra, mogę się przyzwyczaić do barbarzyńcy. No chyba, że taka będziemy grać, to nie. Dobra, żeby nie robić za dużo drogi, to pewnie tutaj jeszcze będzie, co? Szkieletowy konstrukt. O, nie trafiłem. Nie, tu nie będzie. Nie mogę podnieść tej tuniki. Potrzebuję na to czasu. Też nic? Posiądka to jest. Kolejny, dobrze. Azorius krwawy puls. Pieniążki, pieniążki. Kurde. No. Nie jestem jeszcze.
Gdzie jest przejście tam? Tak, bo to mapa cała... Co, ta mapa robi takie kółeczko. Potrzebuję na to czasu. I co, od razu boss? Nie. Nie ma we mnie furii. No bo teraz strażnik bramy do zabicia, tak? Strażnik bramy jest tutaj. Dobra. To ja już wiem, że to mi się nie podoba, ta szarża. W ogóle jej nie używam. Nic o nic. Weźmy coś innego. Okrzyk. Kopnięcie. Szkok. Może skakać będę na nich. O, będzie dopalacz furii, dobra. Pierwszy boss duży. Zobaczymy, czy sobie poradzę. Nekromantów tak jak zabijałem. Chwilę. Strażnik lęgu, pająk. Nie ma we mnie furii. No cóż, nekromantą nie jestem, to już jest pewne. Zaraz go zastanuję. Nie żeby to jakoś różnicę większą zrobiło. No, nekromantą nie jestem jeszcze. Aspekt oblokowałem, patrzcie na to. Zobaczymy, jak później będziemy iść. Chemu w ogóle żadnego nie mam.
Co za czerwona ikonka tutaj? Ładnie się rozłożyło. Czemu tu się mi zaznacza? Nie chcę tego. Nie tutaj. W porządku, podróżniku. Jeszcze nie za bardzo mam co nakładać. Trzynasty poziom. Teraz zaczniemy twierdzę robić. Po kolei. To mój ulubiony sposób ekspienia. Aż to też dobry sposób ekspienia. Tutaj pójść, tak? Dobra, czyli następny raz zrobimy to i twierdzę kolejne. Albo będziemy robić tutaj questy, no. Też szybko się tutaj ekspi. Twierdzę najlepiej. O, już jest boss nawet świata. A nie powinno być na wyższym poziomie trudności? Dziwne. O, więc jeszcze poziomy pozbieram. Nic, żadnego levela? No, twierdzę, że trzeba będzie porobić, to szybko się zleweluje. A pozostałe, ostatnie... A czemu punkty nawigacyjne są blokowane? Powinny być blokowane. Dziwne. Dobra, będę blokować. To jutro będziemy się tym zajmować. Tak, więc następnego. Cześć.